wstęp? Przyjechałem tutaj, żeby się nauczyć coś ważnego o historii. Czekam na to, jak będziemy budowali piec z kowalem. W muzeum są fajne zajęcia z gliną. Tak. Według mnie najciekawszym rzeczą w muzeum było wykopaliska archeologiczne, które odbywały się właśnie w tym muzeum. Były dla mnie najciekawszą rzeczą do zobaczenia oraz mogłem się dzięki wykładowi dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Podoba mi się to, że się uczymy się nowych rzeczy, możemy robić to, co 2000 lat temu robili starożytni kutnicy, może budować dymarki, żelazo wytapiać. Jesteśmy tak bliżej natury, jesteśmy w parku, a teraz na terenie muzeum, dużo się dowiadujemy, jest ciekawie. Przyszedłem tu po to, żeby nauczyć się o czasach, w których ludzie żyli wcześniej. Przyszłam tu, żeby się dowiedzieć się o żelazie i zaciekawiła mnie epoka żelaza, jak się wytapia żelazo. Podoba mi się tu, bo bawimy się i się dowiadujemy nowych, ciekawych rzeczy. Przyszłam tutaj, aby dowiedzieć się o magii żelaza i starożytności. Przyszłam tu, by się dobrze bawić i się czegoś nauczyć. Żelazne czasy pruszkowe. Podróże w czasie. Żelazo. Zimno, gorąco, zimno, gorąco. Żelazo! Ruda, węgiel, glina, wytop się zaczyna. Praca hutnika, życie osadnika. Ogień grzeje świeci, jest bezcennym darem, gdy go jest za wiele, grozi nam pożarem. Ogień mocno grzeje, woda płasko płynie, wiatr powietrze nosi, ziemia z tego słynie. Cztery są żywioły, moc ogromną mają, pozbywają groźne, chętniej pomagają. Woda płynie, ciecze, suną po niej łodzie, gdy jej wiele grożą nam po wodzie. Ogień mocno grzeje, woda warto płynie, wiatr powietrze nosi, ziemia z tego słynie. Szczery są żywioły, moc ogromną mają, pozbywają groźnie, chętnie pomagają. Wokół nas powietrze, gdy się wicher zmienia, straszy huraganem. Ogień mocno grzeje, woda płatko płynie, wiatr powietrze nosi, ziemia z tego słynie. Cztery są żywioły, moc ogromną mają, pozbywają groźne, chętnie pomagają. Ziemia z tego słynie, cztery są żywioły, moc ogromną mają, choć bywają groźne, chętnie pomagają.